zabawki dla was mamy. Wszystkie zabawki ożyją wnet. To jest Nogiego sklep. Muzyczne czary w każdej chwili. Nogi bajkami czas wam umili. Śmieszne gobliny mieszkają tu też. Marzenia nasze spełnią się. Kiedy to chce? To jest Nogiego sklep. Magiczny klucz. Dawno, dawno temu w miasteczku Little Town Falls był sobie magiczny sklep. Gdy byłem małym chłopcem, dowiedziałem się, że gdy nikt nie patrzył, zabawki ożywały na półkach. Kiedy dorosłem, ruszyłem w morze i żeglowałem po całym świecie. Zawsze jednak wiedziałem, że kiedyś tutaj wrócę i będę prowadził ten sklep. A, byłbym zapomniał, nazywam się Noah Tampton, a to jest właśnie mój sklep. Czołem, 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 czołem. No, co jest, Sherman? Jedź trochę szybciej. No dobrze, popędzę szybko jak wiatr, Rusty. Naprzód! Tak. Przypomnieć należy od czasu do czasu, że grzeczne zabawki nie czynią hałasu. Czołem, ziemianie. Tak. Buenos dias, jak się dziś mamy? Och, czuję się wyśmienicie, Bonito. To wprost wspaniały dzień na mały spacer. To Johnny! Hej, hej, hej! Teraz was Johnny! No tak. Co powiedział pomidor do rozgniecionego kuzyna? Jak się masz? Ketchup! Ketchup! Jasne! Johnny, taki śmieszny! Witajcie, dziewczynki i chłopcy. To sklep twojego dziadka? Tak, dziadek nazwał go Nogi. To jest skrót od N niezwykłe i O osobliwe. D drobiazgi, D dziadka i Y z tajemnicy. N, O, D, G, Y, czyli właśnie sklep Nogiego. Czekacie na mnie? Kto to? To mój młodszy brat Truman. Cześć, Kate. Cześć, Trumanie, poznaj DJ-a. Cześć, DJ. Cześć, Trumanie. Chodźcie. Szybciej! Wszyscy wracamy na miejsca! Jej! Ile tu zabawek! Nieźle, co? Dziadku! Gdzie jesteś? No trójząb Neptuna to Kate! A gdzie jest Truman? Gdzie jest Truman? O, tutaj! Ale ciężki! Ja. A ty? Musisz być Daniel Johnson. Rozmawiałem z twoją mamą o tym, że przyjdziesz tutaj po lekcjach, gdy ona będzie w pracy. Dzięki, panie Tampton. Jestem DJ. Mów do mnie, Noah. Znów próbujesz coś naprawić, dziadku? Grzebałem w tym starym radiu całe popołudnie. Dziadku, DJ jest dobry w tych sprawach. Może mógłby ci pomóc? Raczej wątpię. To jest bardzo trudna praca. Cześć, robotku. Witaj, ziemianinie. Pobawimy się piłką? Och, to naprawdę wspaniałe. Te dzieci będą odwiedzały nasz sklep każdego dnia po lekcjach. Na tłuste robaki. Aż boję się to powiedzieć. A jeśli natkną się na gobliny? O nie, nie gobliny. Czy nie macie jakiejś pracy domowej? A panie Tampton, to jest Noah. Czy może pan nam pokazać ten sklep? Bardzo chętnie, ale ja jestem teraz zajęty i chcę wyciągnąć tę przepaloną lampę. Powiem ci coś, DJ. Pokażę wam mój sklep, ale najpierw ty zrobisz coś dla mnie. Tak? Będziesz musiał opowiedzieć mi bajkę. Musisz wymyślić dla mnie historyjkę.
Jeśli ci się uda, to pokażę wam mój cały sklep. Ja nie potrafię wymyślać historii. Och, dziadku. A? DJ jest naprawdę świetny w nauce i w majsterkowaniu. Ale w opowiadaniu historii nie jest za dobry. Nie dowie się tego, jeśli nie spróbuje. No cóż, to moja cena. Jedna historia. Czy próbował pan to wyjąć? Jak to zrobiłeś? Zwyczajnie. Wykręciłem. Zwyczajnie wykręciłeś, tak? Cóż, gratuluję ci. I dziękuję. To lampa próżniowa. Teraz bardzo rzadka. Spójrz, przepalona. Zdaje się, że mam jeszcze taką w piwnicy, więc pójdę jej poszukać. Możemy panu pomóc? Tak, dlaczego nie? Ale DJ, nie myślisz, że zapomniałem o tej bajce? Chodź. Hej, popatrz. Inna skrzynia. Pudełko z goblinami. O nie! Zamknięte i nie ma klucza w zamku. Popatrz tutaj. Może da ten klucz. Mają magiczny klucz. Otworzą pudło. Co to jest? Czy ja wiem, wyglądają jak... To są gobliny. To jest tata goblin, mama goblin i ich synek. Są trochę dziwne. Chodźmy, musimy znaleźć te lampy dla Noa. A ty musisz wymyślić historię. Nie, do pudełka nie włóż. Tak, zanim ożyją znów. Za chwilę już. Coś zbudzi je. O, nie stało się. To straszna prawda, okropna prawda. Gobliny znowu na wolności są. Ajajaj, i mamy kłopot. Podwójny kłopot, one już się cieszą chwilą tą. O nie, teraz stale już będziemy martwić się. W słońce, w deszcz. Co znów knują, wnet zauważymy różnych rzeczy brak. Po każdej z nich zginie ślad. Patrzcie jak gnają, wciąż uciekają. Na pewno zepsuć coś planują gdzieś. Iha! W miejscu nie usiedzą, chociaż wiedzą, że to, co dla nich dobre, dla nas złe. Przyszły tu, by rzucić na nas żywot cień. Każdy wie, że straszny jest ucieczki złych goblinów dzień. Kto naprawić zdoła to, co zepsuć chcą? Sio! Znów tu idą. Do goblinów niebezpiecznie zbliżać się. Wciąż mają nowe pomysły. Urwą podrą złamią. Patrzcie, co robią! Ich zabawa znów się skończy źle. Trr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 
tyle przyda się. Jeśli miałeś plany, bracie, to je zmień. Każdy wie, że straszny jest ucieczki złych goblinów. Gdzie? Mam! Przyniosłam coś dla Kate! Halo! Kto to? To jest siostra dziadka, ciocia Agata. Lubi kapelusz? Gdzie jest ten kapelusz? To ucha! O, Kate! Chodź tu i uściskaj ciocia Agatę! Witaj, ciocia!
Ciocio Agato. Przedstawisz mi kolegę? To jest DJ. Dziadek się nami opiekuje, gdy nasze mamy są w pracy. O, tak? Na szczęście mój sklepik jest tuż obok. To znaczy, że będziemy spędzać mnóstwo czasu wspólnie. To znaczy, że będziesz się z nami bawić? Ach, tak, tak, tak. Ja też byłam kiedyś dzieckiem i wiem, że dobra zabawa to trudna praca. Cóż, JD, myślę, że się polubimy. Nazywam się DJ. Ależ oczywiście. Tak, dzieci. Czy chcecie dostać kapelusze? Ja już mam bejsbolówkę. O nie, czapka to nie kapelusz. Mam na myśli prawdziwe kapelusze. Poczekajcie, zaraz coś znajdę. O, proszę, wyglądasz cudownie. A teraz coś dla ciebie. Aha, świetny rozmiar. Dziękujemy, ciociu Agato. Tak, dziękujemy pani Flugerschmidt. O, zawsze do usług. Teraz trzeci kapelusz do kompletu. Będziecie mogli zobaczyć mój kapelusz na plaży. Co to się dzieje? Przyczepił mi się do głowy. Czemu? Czemu nie chcę zejść? O mój Boże, dzieci, to sytuacja awaryjna. Jak zobaczycie się z moim bratem, powiedzcie, że poszłam na plażę, dobrze? Au revoir, dzieci! To znaczy, żegnajcie! Wychodzę! Cześć, ciociu Agato! Do widzenia, pani Flugerschmidt. Twoja ciocia jest zabawna. Tak, zawsze mnie rozśmiesza. Kate, co jest w tej skrzyni? Sama nie wiem, otwórzmy ją. Zamknięta. Może ten klucz tu pasuje? Jego głowa się rusza. Nogi. Nazwiemy go Nogi. Znaleźliśmy go tutaj, a tak nazywa się sklep. Patrz na tego krasnala, ma wielkie uszy. To będzie wielkouchy. A to jest policjant Plod. A to będzie małpka Marta. Wiecie co? Założę się, że Nogi jest taksówkarzem, a jego klakson brzmi pop, pop. Ale tu nie ma klaksonu. Będzie, jeśli chcesz. Tak. Jego samochód się popsuł, ma złamany zderzak. Nogi mieszka w krainie zabawek, która wygląda tak. I tam jest klucz. Magiczny klucz. Tak jak ten, który znalazłaś. Tak. Niech pomyślę. Dobrze, wiem, co się stało. Był dzień w krainie zabawek. Słoneczko grzało tak mocno, że Nogiemu nie chciało się nic robić. Przepraszam, samochodziku. Chyba musimy wziąć się jednak do pracy. Musimy zawieźć na stację wiele osób, które chcą złapać pociąg nad morze. Ale to nic. Będziemy jechać pod wiatr i to nas ochłodzi. Co to za hałas? Czy to ja? Czyżbym brzęczał? O! Nogi, czy słyszysz to hałaśliwe brzęczenie? Słyszę, ale to chyba nie ja. To jakby coś metalowego. To nie ty, przecież jesteś z drewna, głuptasie. To twój samochód. Tak myślałem. Bardzo pani dziękuję. Pojadę do garażu pana Sparksa. O! A, już wiem, o co chodzi, Nogi. Poluzował się tylny zderzak. Naprawi pan to, panie Sparks? Cóż, bardzo chętnie, ale potrzebny mi będzie śrubokręt, a zdaje się, że zgubiłem skrzynkę z narzędziami. Nie widziałem jej od wczoraj, gdy naprawiałem traktor pana Stroła. O nie! A ja muszę zawieźć na stację wielu pasażerów. A jak mam jeździć z tym zderzakiem? O, przywiążę go jakimś sznurkiem, to go przytrzyma. Wspaniale! Wszyscy wsiadać! Odjeżdżamy! Dziękuję, Nogi. Włóż te wszystkie rzeczy do przedziału. Pomogę ci, Nogi. Dziękuję. Ojej! Co się dzieje? Ojej! Tam się kręcił mój klucz!
Ach, Marto, czy ty musisz wszystkiego dotknąć? Kto przekręcił mój klucz? Jeszcze nigdy tak nie skakałam. To będzie teraz mój nowy magiczny klucz. Jaki magiczny klucz? Stary zgubiłam, a wtedy kupiłam ten od goblinów. Cóż, obawiam się, że powinieneś się go pozbyć. Lepiej będzie, jak dasz go mnie. Ja się nim zaopiekuję. O! U mnie będzie całkiem bezpieczny. Cześć! Też chciałbym pojechać nad morze, ale wiem, że muszę tu zostać. O, już wiem! Zapytam Wielkouchego, czy nie wybrałby się na piknik. No dalej, Wielkouchy, jeszcze troszeczkę. Ostrożnie, to nie jest zbyt bezpieczne. Trzymam to. O nie, chyba puściłem. O, Redy. O nie, Wielkouchy, wszystko w porządku? Nie, Nodi, nie jest w porządku. Właśnie uderzyłem głową w coś okropnie twardego. O, zobaczmy. Co to jest? To jakaś skrzynka. Co w niej jest? Są tam kawałki metalu. Cóż to może być? A niech to zamknięta. Ale ja mam klucz. To właściwie klucz nakręcanej myszy, ale może będzie pasował. Raczej bym na to nie liczył, Nodi. Widzisz, klucz pasuje tylko do zamka, do którego został dorobiony. Niech mnie... Widzisz, pasuje. Nakręcana mysz powiedziała, że to magiczny klucz. Śrubokręty, klucze i młotek. Wiesz, Nodi, to jest skrzynka z narzędziami. W takim razie to skrzynka pana Sparksa. Zgubił ją. Musiała mu wypaść z samochodu. Zatem musimy mu ją oddać. Tak, wiem. Jest mu potrzebna. Ale co z naszym piknikiem? Będziemy musieli go odłożyć. I co wtedy? Zaraz się przekonasz. A może ty opowiesz resztę historii? Ja? Serio? Wiecie? Musiałem przewrócić tę piwnicę do góry nogami. Jak szukanie korka w oceanie, ale znalazłem. Idę o zakład, że zostały tylko takie dwie na calutkim świecie, a ja mam jedną z nich. Co tam znalazłeś, DJ? Nazywa się Nodi. Mieszka w krainie zabawek. Co ty powiesz? Tak. Nodi zawiózł zabawki na stację, a mysz dała mu magiczny klucz. Więc znaleźliście Nodiego. Nie widziałem go tu od lat. Dziadku, pozwól mu opowiedzieć. A, tak, jasne. Tylko pozwólcie, że usiądę. Dobrze, opowiadaj, DJ. Cóż, samochód Nodiego się zepsuł, więc musiał go zabrać do garażu pana Sparksa. Nie bój się, pan Sparks nie zrobi ci krzywdy. Już gotowe, Nodi, zrobione, a ponieważ znalazłeś moje narzędzia, to nie musisz mi płacić. Dziękuję, panie Sparks. To miłe z pana strony. Hej, sprawdzimy, czy ten magiczny klucz włączy mój samochód. Wyłącz go, wyłącz go! Co za dzień. A któż tak hałasuje? Ratunku! Ratunku, pomocy! Stać! Nodi, zwolnij! Przepraszam, panie Flot, ale nie mogę! Czy nie mógłbyś wcisnąć hamulców, Nodi? One nie działają! Przepraszam! Zdaje się, że zwalniamy! Tylko ostrożnie! No cóż, ten klucz włącza mój samochód, ale nie sądzę, bym go jeszcze kiedyś użył. Myślę, że nakręcana mysz też nie powinna go używać. Wielkouchy, patrz! To chyba stary klucz myszy. O,
To prawda. Jak się tu znalazł? Ach, te gobliny z pewnością musiały go ukraść po to, by podrzucić jej ten swój dziwny klucz. Lepiej ja go wezmę. Zawieziemy go do miasta, a tam przejmie go pan Plot. Dobry pomysł, wielkouchy, a z moim kluczem pojedziemy powoli i ostrożnie. O nie! Mój biedny samochód znów brzęczy. Tym razem to przedni zderzak. Nie martw się. Jestem pewien, że pan Sparks go naprawi. Witajcie wszyscy! Cześć, Nodi, witaj! Dobrze się bawiliście? Jedyny kłopot w tym, że nic nie jedliśmy. Obawiam się, że to mały Tabi zakopał nasze jedzenie na plaży. Tak! Nasze kanapki były naprawdę całe z piasku. To zapraszam wszystkich do nas. Wielkouchy i ja mieliśmy urządzić piknik, ale zdarzyło nam się tyle przygód, że też nic jeszcze nie jedliśmy. Podzielimy się z wami. O, Nodi, to bardzo miłe z twojej strony. Aha, właśnie, Nodi. Czy masz mój magiczny klucz? Wiesz co, nakręcana myszo, ten klucz był zbyt magiczny. Pan Plot musiał go nam zabrać. O, nie będę mogła robić wspaniałych skoków. Przy takim upale to chyba nawet lepiej. Nie martw się, znalazłem twój stary klucz. Wcale nie zginął. Został skradziony. Skradziony? Kto? No gobliny. Specjalnie sprzedały ci ten niebezpieczny klucz. Ale teraz pan Plot ma zamiar je aresztować. Och, dziękuję ci, Nodi. Mam nadzieję, że będę mogła skakać przynajmniej tak dobrze jak dawniej. Gdzie jest mój klucz? Jest tu, pod moim koszykiem. Och, świetnie. Czy możesz mi go oddać? O! Już nigdy nie będę się opiekować żadnym cudzym kluczem. Czy może mnie ktoś nakręcić? Ja mogę i chcę. Patrzcie! Wciąż potrafi się kręcić i skakać! Chodź, Nodi. Pójdziemy do domu i w jego cieniu urządzimy sobie wspaniały piknik. Zasłużyłeś na to. Wszyscy poszli do Wielkouchego i urządzili piknik. Koniec. Ojej, bardzo przepraszam. To nic. Zawsze mówiłem, że były zapewne tylko dwie takie lampy na całym świecie. Chyba będę musiał poszukać tej drugiej. Wiesz co, DJ? Wspaniale opowiadasz. Serio? Teraz ja muszę dotrzymać umowy. Wiesz, DJ, ten sklep jest inny od sklepów, które zapewne widywałeś. Lubię o nim myśleć jako miejscu, gdzie mogą się spełniać marzenia. Jeśli w to uwierzysz, to gdy się tu rozejrzysz, pomyślisz, a może... Istnieje świat inny od tego, który wciąż widzisz. Jest tam, gdzie tylko niektórym udaje się wejść. Krainy, gdzie każdy sen czeka, byś mógł go wyśnić. Klucz wyobraźni w rękę weź, a dojdziesz wszędzie tam, gdzie chcesz. To jest marzeń świat, ten, o którym każdy wie. I jeśli tylko mocno chce, na pewno będzie mógł odkryć w sobie marzeń świat, ten, o którym zawsze śni. Musisz tylko wierzyć i pokazać mu, że wasz marzeń świat jest właśnie tu. Teraz już wiesz, w tobie jest inny świat pełen magii. Ulala! Rzuć tylko czar, a w magiczny rzucimy ciepło. Ze świnki już tańczą. Ha! Dorosły wie, choć zapomniał o swej wyobraźni. Lecz ty przypomnieć możesz mu.
przyprowadzić do nas tu. To jest marzeń świat, ten, o którym dobrze wie. I jeśli tylko mocno chce, na pewno będzie mógł znaleźć w sobie marzeń świat. Przecież kiedyś nim już był. Musisz tylko wierzyć i przypomnieć mu, że wasz marzeń świat jest nadal tu. To jest marzeń świat, marzeń świat. To jest marzeń świat, marzeń świat. To jest marzeń świat, marzeń świat. Mamo, proszę, powiedz tacie, żeby przestał zwisać z lampy. Pomóż, pomóż. Dzieci, mam ważne ogłoszenie. Coś cudownego i niezwykłego. Znów zaczynacie. Mamo, tato, czy nie macie dość jak na jeden dzień? Nie mamy, nie, nie. Ty kto by pomyślał, mój braciszek prosto z piwnicy. Agato, co ty masz na głowie? To? O, to drobiazg, mój kapelusz się trochę skurczył. Myślałam, że idziesz na plażę. Właśnie, nie mogłam przestać myśleć o was, moje biedactwa, zupełnie same w tym starym sklepie, więc pomyślałam, to tylko myśl, ale pomyślałam, może poszlibyśmy do parku na piknik. Możemy iść, proszę. No jasne, pójdziemy. Chodźcie, idziemy po torby. Szybko! Złapałbym te gobliny! Och, nie mamy na to czasu. Najpierw powinniśmy odzyskać ten magiczny klucz. A teraz uwaga! Nigdy nie byłeś mistrzem sportu. Hej, patrz, nie ma klucza. Może to jednak był magiczny klucz. Chodźcie, dzieci, zamkniemy dzisiaj sklep wcześniej i idziemy na piknik, tak jak Nody i przyjaciele. Ciapku, ciapku, czy wiedziałeś, że masz gobliny w swoim sklepie? Gobliny? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Eurocom. Reżyseria Izabella Dziarska. Dialogi Dariusz Paprocki. Dźwięki montaż Anna Rutkowska. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Sara Mildner, Lucyna Malec, Izabella Olejnik, Maria Ciesielska, Ilona Kuśmierska, Włodzimierz Bednarski, Janusz Bukowski, Jerzy Molga, Jonasz Tołopiło, Marcin Joniec, Krzysztof Zakrzewski i inni. Piosenki z tekstem Dariusza Paprockiego śpiewali Monika Wierzbicka, Małgorzata Olszewska, Wojciech Dmuchowski i Piotr Gogol.